Siemano gracze! Z tej strony ja i Karolcia, na pewno nas znacie. Dzisiaj sobie pomyśleliśmy, że zrobimy sobie taką parodię tego, co robią Couple Power. Może to kojarzycie, może nie. Oni tam oceniają sylwetki celebrytów, prawda? No i my pomyśleliśmy, że co dzisiaj zrobimy? Ocenimy sylwetki postaci z gier. Zarówno te damskie, jak i te męskie, także może być ciekawie. Szykuje się naprawdę wiele niespodzianek, także oglądajcie do końca. Lecimy! Okej, to lecimy z pierwszą postacią. Co ty na to? No, dla mnie to sześciopaczek troszkę krzywy, nie? Taki architekt trochę numenabis. Namaj? Jaki pępek ogólnie. Patrzajcie na to. No niezły jest. Zdrowałabym. No w sumie tak, bo w sumie patrzymy na ten. Ogólnie to... Oj, ma te też żebrowe. Fajny ma brzuszek. Chociaż pępek tam dziwnie wygląda. No bo jest krzywy. No dobra. Jakby jeszcze nie miał spodni. No bym mu dała 10. Robi tak... się gorąco, idź do Rapatusa, tak... jak chcesz spodnie. Nie, no dobra, tak to mu dam 9,5. 9,5, no to jest tak, spoko. No. To nawet okej. Okay. To teraz w ramach rewanżu moja ulubiona postać żeńska. Zgadnij kto to. Albo nie zgadza. Ruda z tego. No Ruda na pewno. Nie było innego zdjęcia, kochani. Jezu! Ja jej daję po prostu teraz 11 też. Po prostu, no musicie wiedzieć, że Triss to moja ulubiona postać. Żeńska z gier i po prostu na nie mogę się jej oprzeć. Nie no, ogólnie Triss moim zdaniem dały mi jej bez kitu dychę. Mimo, że ma kilkaset lat, bo jest wiadomo czarodziejką, ona mogła sobie tak zwane magiczne operacje robić, nie? Ale ogólnie, no w Playboyu może występować, jak widać, bo to jest zdjęcie z Playboya. Ile jej dajesz? 40 lat. A nie? A w skali od 1 do 10? No dobra, tak szczerze, dyszka, no bo mnie też kręci. Czyli szykujemy się, dzwaniamy się na tylko. To jest taki... O, co tu jest? No co to? To jest chyba jakiś nabój. To jest chyba pęc. To jest chyba pistolet. No, niezły jest. No, brzuszek okej. Okay. Ogólnie to jestem... Miłeczek, taki jak u ciebie, tylko... No. Ogólnie to bardzo mnie przypomina ze względu na budowę krótkiego korpusu, bo chyba taki jest ten korpus, taki. Dziesiąteczka. Dziesiąteczka? Dziesiąteczka. To przez to, że powiedziałam, że jest podobny do mnie, prawda? Tak. No, ty co usa? Może Triss Marigold ci da? O, ja czekaj, teraz lacham. O! Znasz tą panią w ogóle? Wygląda chociaż, trochę jak z chociaż tego, no. Z czego? Ze Słonecznego Patrolu? Nie, z tej gry Tomb Raider? Tak, bo to właśnie jest Lara Croft. No. To jest właśnie Lara Croft. No, ale nie, no sylweteczka tutaj jest po prostu... Ja 9,5, żeby nie było, że jest boginią. Jak Triss. No, co o tym myślisz? Wcięcie talii jak należy. Pępek normalny, nie to co udam tego. Te mięśnie brzuszka są takie też bardzo dziewczęce, nie? Także jak... 9,5. No. 9. Także elegancko. 9. Moim zdaniem 9,5. A waszym zdaniem? Dajcie znać. O! Jezu, jak mogłem zapomnieć o tym mężczyźnie! Panny Triss Marigold. No, co teraz on? Pamiętaj, że masz patrzeć tylko na sylwetkę. Chociaż no blizny robią swoje, nie? To właśnie miałam powiedzieć, że jarają mnie. Lubię blizny. Powiedz coś o nim teraz. Bo ja lubię Geralta. W sensie taki fajna postać. Fajnie jest, bo niby taki byczek, nie? Ale jednak tutaj tak... Tu ma tak wąsko. Wąski w talii, co, nie? I te bicki też, tylko tutaj te naramienne i kaptury ma takie bardziej bycze, zauważyłeś? No tak, ma tak. No, ale tutaj tak... No, to niezły no, jest, fajny jest. No, jest niezły, jest no. Fakt, jest, że to on wszystko... On chyba też jest stary, nie? Ogólnie w grze, nie? Tak, on ma... 40? Nie, no nawet więcej, szczerze mówiąc, to nie wiem. Dajcie znać, ile ma Geralt lat, bo nawet nie wiem. Takim, nie wiem jak to powiedzieć, bo minusem można nazwać to, że on nie ma tego naturalnie, że nie wyćwiczył tego, co nie? Tylko co dostał to, jakby to był skutek mutacji na Wiedźmina, nie? Żeby nie miał chorób, był bezpłodny i te inne rzeczy. Żeby nie mógł, żeby nie mógł zapłodniać tak, czarodziejek, żeby bo... mógł chędożyć. No, to bez kitu. Coś w tym stylu. Weselny się postarał. Nie no, wiadomo, jakiś tam efekt uboczny po prostu tak. No. Ale ogólnie bez kitu. Ja Geraltowi dam 9. Mógłby być troszeczkę mniejszy w górnej partii ciała, tak? No, ciutkę. Bo tak by było już też, po prostu, to okay. Się dołączam 9, bo te kaptury no. Tu ma za duże. No, ale zdecydowanie wszystko ma na swoim miejscu.
patrz, Geralt też ma te po bokach i co? To jest normalne. Genetycznie. To jest normalne. To jest nieładne. To jest normalne. A few moments later. To jest normalne. To jest normalne. Świecie zielonki. Dawaj go. No, a tego to chyba nie polubisz. Fuj. Tak. A to jest Bóg wojny. Kratos. Nie. Jezu. Daję mu jeden. Ale ma dwa miecze. Patrz, jaki jest wielki. Jest tragiczny. Jest tragiczny. Nie patrz na twarz. Jak zwłoki. No weź, zakryj mu głowę. Patrz na te sutki. Wygląda jak trup. Jakby no taką on, jakby on nie bojował, jakby on nie bojował, tylko już był po boju. Na glebie już leżał. Nie. Wrócił na tarczy. Daję mu jeden. No. To jest tragiczny po prostu. Uch. No ja z sympatii dam mu 3. Dałbym mu więcej, ale rzeczywiście. Ty co ty? Weź, wyłącz to, proszę. Przynajmniej ma klatę wydepilowaną. Nie? To byłoby na wszystko, już koniec. To byłoby na wszystko? To byłoby na wszystko! Dajcie znać, jak wam się podobało. Piszcie swoje propozycje jakichś kolejnych postaci, które mamy sobie zrecenzować. Jak naprawdę wam się podobało, to dajcie to łapeczkę. Mogą być jakieś ohydne. Ważne. Mogą być ohydne. Coś poszukam, no. Będziemy haftować. Zobaczymy, co to będzie. Łapka w górę. O, zdecydowanie, no. I dajcie znać o sobie w komentarzu. Jeśli to oglądasz, koniecznie napisz komentarz. No to my się żegnamy, co nie? Do następnego, mordeczki. Yo!